Siemano, z tej strony Korek, dzisiaj ze mną jest Malina, witam. i to będzie pierwszy odcinek serii Play Your Life MTA. Tak. Więc gdzie pojedziemy pierw? Tak sobie myślę, że przewieziemy się moją mananką z dolarkami. Dziękuję. O Boże, utrzymać na tym serwerze samochód w 100% naprawie to ja. Mój rekord to godzina. A mój widziałeś. Medwo wyjechałem z mojego podjazdu. Już jakaś mędla stuknęła. Dobra, ciul. Czyli nie będziemy jeździć dzisiaj tak panną? Nie, nie, będziemy, bo ma i tak duży przebieg. Chyba że perkiem nowym. Nie, perek to perek. To lecimy. To lecimy. Świateł nie mam, ale cicho. Przepraszam, ten samochód. Przepraszam, że rozwalone, ale na potrzeby odcinka musiałem. Rozwalić? Tak. Ma pomysł, chodź pojedziemy po mojego premiera. Gdybyś się chwalił premierem, to daleko nie zajdziesz. Nie chcę się chwalić premierem, chcę go sprzedać. Postawię go na giełdzie i gdzieś pójdziemy. Albo potyramy coś na giełdzie. Przepraszam, nie mogę się dzisiaj skupić. Mam ciężki dzień. Bardzo. Boże, to ID. A bym się jarał, jakbym miał 30 tysięcy. Fajna, taka okrągła liczba. No nie, no leżę. No zaraz mnie coś trzaśnie. No. Nie, no to jest mistrzostwo. No jeszcze niech mnie zreportuje, to będzie w ogóle fajnie. Co nie? Bo jeszcze prawko mi zabiorą, bo ja mam rozwalony przód, ale to nieważne, że on we mnie wjechał. A to może weźmiesz Tahomę, co? Nie. Też rozwalony. Ma ona jeszcze hydrę? Już nie. A przecież tak, demontować jej offroady i hydrę. Cygan. Nie jestem biedakiem, ale... A weźmy tutaj. O, twoja. No to już zarobiłem. No. Się zgadza, ja tutaj kupiłem premierka. Ale na nim stracę, bo nikt go nie chce kupić za 10k. Glover. A chciałem go teraz sprzedać. A tu jest ta homo. Jest. I coś też z dobrym przebiegiem. I zaraz za ile? Wystawię swoją za może 7. No za 7 powinno ci pójść z takim przebiegiem to. A nie, bo ona ma rimki. To wystawię za 8. Logika. Masz samochód, który jest warty 7k, zakładasz HB, jest warty 9. Albo i 10. Nie, jak zakładasz HB, to jest wart 2 miliony. No od razu, co nie? Tak. Tak samo wystawiłem raz premiera. Przebieg był dobry, tam 70 czy tam 60k. Nie pamiętam. Ty, jakbyś miał 60, to bardzo dobry przebieg. Ty co, ty znowu ci laczy? Nie. Bo ja przed chwilą miałem tak, że jakbyśmy już byli tutaj, gdzie teraz jesteśmy i wjechać w ścianę. Aha, spoko. No mniejsza o to. Sprzedałem za chyba 9, czy tam nie pamiętam już ile, bo to dawno było. Potem kupiłem kolejnego, założyłem mu AHB. Sprzedałem za 12, z gorszym przebiegiem. No to ja kupiłem z przebiegiem 80k dzisiaj, za 6k i sprzedałem za HB-ami za 9. Sand King. Nawet dwa. Co nie? Na bogato. Chciałem być fajny, ale nie wyszło. Bo tu mi nigdy nic nie wychodzi. Dziękuję. No i mnie podrzucił, jak gdzieś kupili. On jeździ perenialem, co mu wychodzi? To ja się pochwalę moim nowym nabytkiem. Ta z gangu i się chwali. Jaram się. Premier czyściutki, naprawiony, chociaż nie, brudny jest, ale czeguły. Boże, jechał tutaj cały stingowany, myślałem, że to twój. Się przestraszyłem. Nie, szkoda by mi było. Gdzie ty jesteś? Ja już pojechałem. Poczekaj na mnie, ja tutaj stoję i czekam na ciebie.
Dawaj, już się wjeżdżam na giełdę szybko i potem poskoczymy sobie twoim stankingiem, bo ma offroady. Nie moje. Ja go. Prawie się waliłam latarnię, ale uratowałam się. Nie jeździ tak tym sweeperkiem, bo się aż boję go cię przejeżdżać. Sorry za klawiaturę, bo troszkę ją pewnie było słychać. Troszeczkę. 10K, albo nie, z 9,5 szybciej zejdzie. Jest tam gdzieś miejsce? Na pewno gdzieś jest. Nie no, leży koleżka, chce sprzedać Moonbina za 20K. Może ma MK2. Zresztą kto ci kupi Moonbina z MK2? Właśnie. Ile jeździ to gówno? Moonbin? No. On nie jeździ. On się toczy. Nie. On stoi w miejscu ewentualnie. O, koleżka sprzedaje Esperanto za 24K. Ile jeździ Esperanto? Nie wiem. A 140. Mało trochę. Premier to jest fajne autko. A Sojusterka chyba kupię. No tak, masz teraz dużo tej kasy. Nie wiem. Gdzie jesteś, bo ja już wychodzę z giełdy zaraz. Tylko tak jeszcze się przejdę. Boże, powiem wam szczerze, jak mam jechać do Mecha, Elfautun, to mnie coś się robi. No. Żyłka wychodzi. No, autobus we mnie wjechał, bo po co ominąć grzecznie. A najlepsze jest to, że tam jedziesz do Mecha, naprawisz i wyjeżdżasz i masz już zepsuty samochód. Nie, tam nawet nie wjedziesz. To też. No, holownik pod prąd. Muszę kupić co Sabra. Tylko sprzedam tam tego i kupuję nowego Sabra. Boże, pozbieraj sobie na coś lepszego, typu Aledzi. A od razu, co nie? Z 16K. Nie, ile będę miał? O Wojnar, oczywiście. Wozi się pomału tym buletem. A. Napiszę, że nagrywamy. Właściwie o co mi chodziło pisząc FC? Nie wiem. Tak samo nie wiem, o co ci chodziło, jak zobaczyłeś karetkę i powiedziałeś, że oni też mają takie spray jak wam ta? No ważka. Wojojnar. Dobra, jedź gdzieś, a nie stoimy w miejscu. No popisałem z kolegą, boże, tyle nie można. I to moje krzesło. Jedź ty gdzieś. No to niech jedzie. Może. Jak ten człowiek... Pewnie było zaraz płać. Deadmau5 tam stał. Dużo bardzo teraz moderatorów doszło. Ty też przecież kandydujesz chyba na moderatora, tak? Jeszcze nie. Ale będziesz. Tak, ale wiem jak zdobyć moderatora, później ci powiem poza nagraniem. Bo nie popisuj się, ty 200 jedziesz, ja 140. Co za cel. Można z nim coś nagrać. Na GG. Za dużo lola.
Legi. Gdzie ty jedziesz? Wojnur. Jeźdź do LL, dobry pomysł. Pojedziemy na giełdę biedaków, że tak to ujmę. Wojnur nie jedzie z nami. Ale nikogo nie obrażam, żeby nie było. Ja po prostu tam tą giełdę nazywam. Ale i tak każdy z niej kiedyś korzystał. Mam lepszy pomysł. Pokażmy osiedle Bolka. A, też można. Jak opona pójdzie, to się podda. Ja się ostatnio pociąłem. Wojnar pisał. Aha. Nie pisz z nim teraz, stary. No i widzicie, jaki on jest i on teraz będzie pisał. Bo ja znam połowę serwera. O, Bandzio, jeszcze tu jest Boże, ja wszystkich znam. Dobra, jadę. Nie będę gadał. Stary, stój, wróć. Co? Muszę sobie kupić ten dom, co jest tutaj po lewo. Który? Ten po prawo. Teraz po prawo. Ten tutaj. Ten? No. Razem go możemy mieć w sumie. Tak? No bo zobacz, tu jest jeden dom i tam drugi. Ty. Że tu i tu. Piłka! Ustaw! Da się grać? Nie działa. Dobra, weź jedź gdzieś na giełdę biedaków, czy nie wiem, do PC. Boże, nie stój i nie pisz. Cii. Ja cię błagam. Wojner chce się załapać jeszcze na odcinek. Bo mu napisałem, że jedziemy. To też może w następnym może nagrywać z nami. A następny zaraz nagrywamy? No pewnie tak zrobimy. Nie, zaraz zakładam offroady i... Lecimy, co nie? Trzeba Wojnarowi, powiedzieć, żeby do buleta założył. A powiem szczerze, live jest bardzo fajny do nagrywania, bo w ogóle się nie czuję, że się go nagrywa. No, to jest mnie. Znaczy coś tam wiesz, czujesz, ale to jest tak, że na tym się jest łatwo wybić, bo bardzo dużo ludzi chce to, że tak powiem, nie, oglądać i gra dużo na tym serwerze. Nie chodzi mi o samo wybicie, ale wiesz, co chodzi. To nie jest tak, jak, że tak powiem, połowa YouTube'a Minecraft. Lub LOL. Dokładnie. Coś innego troszeczkę. Taka gra z dzieciństwa. Nie patrzcie admini. Jak szef, idealnie. Panie, jeszcze się obkręcę. No jak nie, jak tak? Jak szef. Rzekł pani LS. Nie, jedź na giełdę LS. Pośmiejemy się. Napisz, że kupi manana za 9k. Potem dostanę bana na 26 lat za oszustwa. Co kto? Ja. Mówię, napiszę na giełdzie LS, kupię manana za 9k, potem zostanę bana. Dlaczego? 10 nowe. W sumie, manano? Kupię sobie nową mananę, to jest plan. A to jest troszkę bez sensu, bo manana nowa kosztuje tyle co perek. Nowy? No. Ale perka lepiej kupić, nowego. Bo 4 miejscowe, tylko przyspieszenie jest się. Ja mam nowego za 1000 kupiłem. No, od jakiego idioty? Butów? Od... Nie idioty. A no to spoko, nie no. Od D. Brudny. Pozdrawiam go. Właśnie, to pozdrawiam D. Brudnego. I możemy jeszcze Marianka pozdrowić. Po co? Właśnie, na co to komu? Przez
Przepraszam, że tak stukam wszystko, ale... Bo cały czas piszesz z Wojnarem. Cicho! Nie cicho, tylko nie pisz, jak nagrywasz. Bo pisze, że on już tu 5 minut jest, a nas nie ma. A mu napisałem, że on ma cinquecento i jedzie w 5 sekund. Dokładnie. To się zgadza. Boże, nie pisz. Nie piszę teraz. O, patrz, pokaż coś. Ty, bo jak jumpniesz, to normalnie aż się przestraszasz. To, żem jumpnął? Nie widzę. Nie, mrugłem. Pokaż. Patrz, fotoradar. O, ślepiło mnie, przepraszam. Gdzie jest Wojnara Honda? Pewnie ją wystawił. Za 5K. No patrz, no patrz go. I raport, jaki on ma ID? 226. Zdechłeś? No, przejechał mnie. Dobra, nie przerywaj nagrywania. Wiem, nie będę przerywał nagrywania, logiczne. Pójdę po tego. Po holownik i pojadę tam do ciebie. Tylko, że nie będę jeździł takich tyż, że będę pisał 3 godziny przez jakieś boczne drogi, tylko pojadę główną trasą. A ty mi się na driftować jedzą. Boże, znowu go wywaliło. Dobra, dzwoni. Mateusz? Bądź spokojny. Wiem, ale bądź spokojny. A to wiesz, może skończy odcinek i tam skończy się, jak ciebie ten gościu zabił. Nie. Nie będziemy nic ścinać, zaraz tam podjadę. Zlecz się WLS, zaraz po ciebie podjadę. Napisz do Wojnara, żeby podjechał na spawn, ale po mnie. Ale tam zaraz będę. Dobra, to już jestem. To wsiądź na skuterek i już pojedź. Co ja, bo znowu się stało, wyciszył się on, czy co? Chyba się wyciszył. Dobra, to ja mam lepszy pomysł. To tak, do następnego, ludzie. Jeśli wam się film podobał, to łapkujcie, komentujcie, subujcie. I przepraszam za tamtego, ale no internet w Biedry nie jest taki dobry. Więc na razie, cześć.